Dobra, siema, siema, siema. Także dzisiaj jest taka akcja, że jestem w miejscowości o nazwie Lipinki Łużyckie. Miejscowość ta jest znana głównie dzięki historycznemu wydarzeniu, które miało miejsce tutaj parę lat temu. Dość dawno temu. Mianowicie paliła się tutaj styrta. I właśnie chciałbym odnaleźć to miejsce. Mam nadzieję, że pomogą mi w tym mapy Google, które... Mam nadzieję, że mnie nie oszukają. Z nagrania wynika, że styrta paliła się na ulicy Łącznej 43. Lipinki Łużyckie, Łączna 40. Jeśli dobrze widzę, to na mapach Google jest ona dość niedaleko. Postaram się tam pojechać i zbadać sytuację oraz wczuć się w historyczność tego miejsca. Także jedziemy tam. Znajdziemy tą ulicę, to będę musiał się zastanowić, gdzie ta styrta się właśnie paliła. Jesteśmy właśnie na ulicy Głównej i szukam ulicy Łącznej, na którym właśnie doszło do podpalenia styrty. Także naprzeciwko tam jeszcze nie jest ulica Łączna. Ulica Łączna będzie trochę po lewo. Prawdopodobnie tu jest właśnie ulica Łączna, ta słynna. Czy to jest ulica Łączna? Chyba muszę zerknąć na mapę. Ponieważ żadnych znaków tu nie ma. Także tak. Mapy potwierdziły, to jest słynna ulica Łączna. Jednak mapy mnie trochę oszukały, ponieważ miał być tutaj pomnik. A żadnego pomnika nie ma. Miał być tu pomnik imienia podpalonej styrty. Nic tu nie ma. Gdzie styrta się mogła palić? Może mapy jednak mnie trochę oszukały. Może styrta nie była podpalona. Tutaj. To jest ulica Łączna, tak. Ale tam to już numery. Z nagrania wynika, że jest tu, że to miała być ulica Łączna 43 bodajże. Im dalej jedziemy, tym numery spadają. Także styrta musiała być podpalona gdzieś tam na początku ulicy Łącznej. Dobra. Badam jeszcze tamten teren.
Badam jeszcze raz tamten teren. Gdzie tu się mogła styrta palić? Możliwe, że też ta ulica się trochę zmieniła przez te bodajże 6 lat od tego nagrania. Dobra, wiecie co? Ja się w ogóle zawiodłem. Według map Google miało być tam muzeum historyczne imienia podpalonej styrty oraz pomnik imienia podpalonej styrty, a niczego takiego tam nie zastałem. Nie wiem również, gdzie ta styrta mogła być podpalona. Nie widziałem tam żadnego miejsca, gdzie jakaś styrta mogłaby się palić. Nie rozumiem. Także tajemnicy podpalonej styrty nie udało mi się rozwikłać. Nie wiem nadal, gdzie styrta mogła być podpalona. Także zostawcie suba za przedstawienie wam takiego historycznego miejsca. Miejsca naprawdę tajemniczego oraz pięknego na swój sposób. Pozdrawiam Lipinki Łużyckie. Ja już się z wami żegnam, no to do następnego. Siemano.